Mam wiele wątpliwości, chociażby z tego powodu, że w dalszym ciągu obowiązywać będzie dotychczasowa ustawa o systemie oświaty. Ona jest dalej. Równolegle będzie prawo oświatowe. Chcę powiedzieć, że porównywałem te dwa dokumenty. Wiele w tym prawie oświatowym jest wiele takich rzeczy, które zapisane są w ustawie o systemie oświaty. Czyli jakby tutaj jest powtarzanie tego. Dalej będzie funkcjonowała karta nauczycielska, no o tym też inne jakieś dokumenty, ale proszę sobie wyobrazić, że ustawa o systemie oświaty w tej chwili liczy ponad 350 stron maszynopisu. Nowe prawo oświatowe ma ponad 140, prawie 150 chyba z tego co pamiętam, stron maszynopisu. Do tego, jeśli dodać wszystkie rozporządzenia ministra edukacji, które dalej obowiązują, bo my nie wiemy, jak będą zmieniane te rozporządzenia, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Do tego zmiany w podstawie programowej, które też jeszcze nie wiemy, w jaki sposób będą formułowane. W związku z tym w bardzo krótkim czasie robi się ogromne takie zapętlenie prawa, że dyrektorzy szkół, nauczyciele często nie będą mogli połapać się, na jakim prawie oni funkcjonują w ogóle. Do tego dochodzą przez przepisy jeszcze wewnętrzne samorządów, które regulują pewne sprawy związane z oświatą, zarówno publiczną, jak i niepubliczną. Także ten najbliższy rok 2017, myślę, że i 2018, no to będzie taki etap wdrażania i to będzie także uczenie się na błędach, często niepotrzebnych, bo wiele rzeczy można byłoby uniknąć. No mam nadzieję, że w naszej szkole poradzimy sobie, jesteśmy przygotowani na przekształcenia, bo my mamy również gimnazjum z klasami przyuczającymi do pracy. Zastanawiamy się, w jakim kierunku pójść, ale to myślę, że to jest kwestia 2-3 miesięcy i podejmiemy decyzję. My stawiamy na szkolnictwo zawodowe. Generalnie szkoły zawodowe to jest dla nas wyzwanie. My nie idziemy w kierunku liceów ogólnokształcących, nawet specjalnie nie silimy się na technika. Chociaż był tam jakiś taki pomysł, być może do niego wrócimy. Natomiast generalnie uważamy, że szkoły zawodowe są bardzo potrzebne i coraz częściej rodzice i młodzież będą wybierali szkoły zawodowe, ponieważ ukończenie szkoły zawodowej po 3 latach nauki daje zawód, a więc możliwość podjęcia pracy i zarabiania pierwszych pieniędzy. To nie oznacza, że nie ma możliwości kontynuowania nauki. Jest, taka możliwość jest i myślę, że to młodzież i rodzice zrozumieją. Po reformie sądzę, że niewiele się zmieni, dlatego że szkoła zawodowa zostanie zastąpiona szkołą branżową. Zgodnie z założeniami w szkole branżowej uczeń przez pierwsze 3 lata będzie nabywał jedną kwalifikację. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w szkołach zawodowych są niektóre 2 kwalifikacje robione, to znaczy, że musi uczeń 2 egzaminy zdać. Natomiast w szkole branżowej będzie to tylko 1 egzamin, natomiast ma możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej 2. stopnia, gdzie będzie mógł nabyć dodatkowe kwalifikacje. Jeśli zda te egzaminy, będzie się kończyła tytułem technika. Ukończenie szkoły zawodowej daje możliwość kształcenia się w technikum bądź na poziomie tzw. kursów na kwalifikacje, które zastąpiły technika w kilku zawodach, ale także daje możliwość zdobywania dalszej wiedzy, bo przecież mogą zdobyć maturę czy w liceum dla dorosłych. Mamy przypadki, że nasi absolwenci szkół zawodowych także pokończyli już studia. W związku z tym drogi nie ma zamkniętej. Tu jest możliwość absolutnie otwarta. Szczególnie uczniowie 3 klas, kiedy już przejdą ten okres wstępnej nauki zawodu, oni są już dość kompetentni i wykonują często w zakładach pracę normalnych pracowników, mechaników, ponieważ jeśli jest dobry warsztat samochodowy i dobry właściciel tego warsztatu, to oni również nabywają bardzo szybko kompetencje i bardzo szybko potrafią wykorzystać swoje umiejętności zawodowe. Mamy bardzo wysoką zdawalność. Co do fryzjerów, to chcę powiedzieć, że my od wielu lat, już od 2005 roku, prowadzimy kształcenie w tym zawodzie, ale ono się odbywa w naszych salonach fryzjerskich. To są nasze salony, których gospodarzem jest stowarzyszenie i właścicielem w Łomży, w Zambrowie i w Siemiatyczach. I uczniowie, jako młodociani pracownicy, uczą się właśnie tego zawodu. Mogę powiedzieć, że mamy bardzo wysoką zdawalność w tym zawodzie. Ona przekracza 90%. Tylko nieliczne przypadki są, że absolwenci 3 klasy szkoły zawodowej nie zdają egzaminu zawodowego. I to jest jakiś optymistyczny i dla nas także dobry klimat do dalszej pracy.